Mimo, że dzisiaj grałem z prawdziwymi zawodowcami, to powiem wam, że niezłą zabawę mam. I przekonałem się, że moja kondycha nie jest taka zła. Ja ogólnie jestem bardziej, no grałem bardzo długo w piłkę ręcznej, ale bardzo lubię ogólnie wszystkie sportów. No i co, no fajna zabawa dzisiaj było. Dokładnie to dowiedziałem się w sobotę, tydzień temu. No, była to ogromna niespodzianka, że ona bardzo fajny prezent mi prezentowała. Niespodzianka udała się. Bardzo przyjemne doświadczenie. Czuję się jakbym grał właśnie z takimi kolegami, z którymi gram m.in. w Działdowie, w swojej rodzinnej miejscowości. Muszę przyznać, że bardzo fajna inicjatywa, szczególnie dla kolegi Łukasza, bo podejrzewam, że jakbym był na jego miejscu, to bardzo bym się cieszył z możliwości wzięcia udziału w takim treningu. I gdybym sam był pasjonatem jakiejś dyscypliny i miał taką możliwość, powiedzmy, potrenować z piłkarzami jakiejś mojej ulubionej drużyny, chętnie bym z takiej opcji skorzystał, a obecność Pascala, no to wiadomo, że to jest duża atrakcja dla nas. No, każdy go zna, wie, czym się zajmuje, na jakim poziomie i fajnie sprawdzić się z kimś takim też na boisku. Oczywiście to wszystko w formie zabawy. To był taki trening przed weekendem. Pamiętajcie, że możecie się przyjechać właśnie kibicować właśnie Kopatki niedzielę w Warszawie.